Jest z nami mistrz karate Piotr Sawicki, mistrz świata karate Kyokushin. Piotrku, jesteśmy na seminarium z tajskim zawodnikiem i z Rafałem Simonidesem. Seminarium w Białymstoku, które organizuje twój wieloletni przyjaciel Cezary Zugaj. Powiedz, co mistrz karate może podpatrzeć na takim seminarium, bo wiem, że ćwiczą tutaj też twoi uczniowie. Witam serdecznie wszystkich. Cieszę się, że w ogóle coś takiego ma miejsce, że mistrzowie z Tajlandii, że trenery kadry z Muay Thai przyjeżdżają, dzielą się swoim doświadczeniem. Uważam, że dzisiaj poziom jest tak zbliżony, że każdy może coś dla siebie z tego seminarium wynieść, żeby wzbogacić swoją paletę możliwości, jeżeli chodzi o technikę, o sposób rozwiązywania walki, o strategię walki. Prowadziłeś wielokrotnie seminaria i wiesz, jak trudno jest połączyć, bo są tutaj ludzie, którzy dopiero zaczynają, niewątpliwie pasjonaci, ale są ludzie, którzy dopiero zaczynają przygodę z Muay Thai czy z walkami i są też ludzie, którzy mają już widać ogromne doświadczenie w walkach. Nawet udało mi się dostrzec tutaj zawodowych fighterów. Tak, uważam, że to jest duży problem, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy dla tak zróżnicowanego poziomem tutaj grupy ludzi. Ale mi się wydaje, że doświadczenie tutaj trenera, pana Rafała Simonidesa i doświadczenie zawodnika pozwoli na to, żeby umiejętnie przekazać tą wiedzę, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby każdy czuł, że coś z tego seminarium wynosi. Karate Kyokushin ogromnie dużo czerpało z tajskiego boksu, konfrontowało się też. Jak to wygląda dzisiaj? Czy to są powiedzmy tego typu wymiana doświadczeń, gdzie zawodnicy Muay Thai i zawodnicy Karate Kyokushin spotykają się, walczą, czy raczej wymieniają tylko doświadczenia? Uważam, że Muay Thai i Kyokushin ma wiele wspólnego, bo oba te style bazują na twardości. Jak wiemy z historii, kiedyś była walka między Kyokushinem a Muay Thai na zasadach Muay Thai, no i Kyokushin wtedy wygrało. To był chyba rok 60. któryś tam, prawda? To były lata 60. w Bangkoku, pamiętne trzy pojedynki zawodników Muay Thai i zawodników Kyokushin. Wtedy 2-1 dwie walki udało się wygrać zawodnikom Kyokushin i jedną walkę zawodnikom Muay Thai. To było wielkie wydarzenie, to tak z historii przypomnę. Równie dobrze dla Muay Thai mogło udać się wygrać, a jednak wygrał Kyokushin. Prawda, to wszystko ewoluuje i uważam, że fajnie jest, że zawodnicy mogą wymieniać swoje doświadczenie. Uważam, że to będzie procentowało na przyszłość. To korzystna inicjatywa dla Białegostoku, dla białostockiego Kyokushin, dla białostockiego karate ogólnie i Muay Thai? Uważam, że dla wszystkich, bo każdy, że tak powiem, ma jakieś swoje doświadczenie, każdy to doświadczenie przekazuje. I potem kwestia, że tak powiem, inteligencji zawodnika, jego zaangażowania, żeby tą swoją wiedzę, którą zdobył od trenerów w rodzimych klubach, od seminariów, mógł potem umiejętnie przekazać na tym czasie próby, kiedy jest walka. To był Piotr Sawicki, pierwszy polski mistrz świata karate Kyokushin i chyba jak na razie jedyny. Życzymy, żeby ktoś poszedł, Piotrze, w twoje ślady i oczywiście być może takie seminarium pomoże w tym wydatnie. Uprzejmie dziękuję za wywiad. Pozdrawiam wszystkich sympatyków Kyokushin, pozdrawiam wszystkich sympatyków sportu walki. Życzę wszystkim zdrowia, sukcesów i wszystkiego co najlepsze. Us! Us!